serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z mojej serii Moje Top 5. Jak wiecie, stworzyłam taką serię i pokazuję Wam kosmetyki, moje takie top 5 kosmetyków, które używam. Są to kosmetyki oczywiście kolorowe i były oczywiście podkłady, były korektory, były pudry pod oczy, były pudry do twarzy, a dzisiaj mam dla Was przygotowane bronzery. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie bronzery są w tej mojej top 5, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Na początek chciałam przywitać moich nowych widzów, których doszło ostatnimi czasy bardzo dużo. Witam Was serdecznie na moim kanale, jest mi bardzo miło, że zechcieliście zostać ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że miło będziecie ze mną spędzać czas i oczywiście dziękuję Wam za te cudowne komentarze. Coraz więcej osób pisze komentarze, coraz więcej osób udziela się u mnie pod filmami, jest mi naprawdę bardzo miło. Jak ja czytam te Wasze komentarze, to uwierzcie mi, serduszko się cieszy, uśmiech na twarzy się pokazuje. Naprawdę nieraz czytam komentarze i się śmieję, mój mąż, co tak się śmiesz? Ja mówię, a bo dostałam taki piękny komentarz, także naprawdę bardzo mi miło, dziękuję jeszcze raz. I dziękuję, że odważacie się, że piszecie coraz częściej pod filmami te komentarze. Wiecie, YouTube to widzi, mój kanał jest bardziej później promowany, więcej osób mnie dostrzega, także to tylko dzięki Wam, że Wy mój kanał odkrywacie, że się bardziej udzielacie i YouTube bardziej to widzi i wówczas mój kanał promuje. Druga sprawa, kochani, chciałam Wam pokazać rzęsy, które mam dzisiaj na oczach. Może się przybliżę, zobaczcie. Są to rzęsy, które zakupiłam ostatnio z Modna Lash i ja mam rzęsy Angel. I powiem Wam, że to są rzęsy klejone od spodu i mam trzy dwunastki i trzy dziesiątki. Bardzo ładnie, naturalnie wyglądają te rzęsy. Oczywiście mam jeszcze makijaż, ale powiem Wam, że jak dokleiłam te rzęsy i mąż mnie zobaczył, mówi, jejku, jak to pięknie, naturalnie wygląda. Bo są nieraz takie rzęsy, wiecie, jak dziewczyny sobie doklejają jeden do jednego czy trzy do jednego, to one tak wyglądają sztucznie, a u mnie te rzęsy naprawdę ładnie wyglądają, także nowe rzęsy, już są trzeci dzień, także zobaczymy, jak długo się u mnie utrzymają. Prawdopodobnie nawet do 2 tygodni mogą się utrzymać. Zobaczymy, czy ja wytrzymam do 2 tygodni, czy nie będę chciała ich ściągnąć i zmienić, ale jak na razie jest ok. Dobrze, przechodzimy do tematu filmu, bronzery. Słuchajcie, powiem Wam, że jak otworzyłam swoją toaletkę, to nie mogłam się zdecydować na niektóre bronzery, czy ten, a może ten, a ten częściej używam, a jednak ten jest moim ulubionym. Naprawdę ja mam bronzerów, szczerze mówiąc, mam najwięcej, oprócz podkładów, oprócz pudrów mam najwięcej bronzerów, więcej jak różów. Ja bardzo lubię bronzery, bardzo lubię podkreślać swoje policzki, bardzo lubię je opalać, bo też mam bronzery, którymi opalam policzki, ale też mam bronzery, którymi bardziej podkreślam policzki, bardziej uwydatniam tą moją kość policzkową. I może zacznę tutaj, może tutaj przejdę do bronzerów najpierw kremowych. Pierwszym moim bronzerem jest Chanel. Jest to bronzer w kremie Soleil Tan de Chanel. I ja mam ten odcień jeszcze z wcześniejszej serii. Ja go kupiłam naprawdę dość dawno temu, ale tak wiecie, kupiłam, leżał w toaletce, tak się zastanawiałam, jak go użyć, takie wiecie, miałam na początku do kremowych produktów takie podejście jak pies do jeża, wiecie, nie wiedziałam, jak się za to zabrać. I tak wiecie, nie wychodziło, próbowałam, nie wychodziło i tak wiecie, leżał w toaletce, ale nadszedł czas, gdzie zaczęłam po niego częściej sięgać i się w nim totalnie zakochałam. Używam go, słuchajcie, bardzo oszczędnie, bo już tej wersji nie ma, już nie ma w tej wersji. Teraz wyszły te bronzery kremowe w innych wersjach i jest kilka kolorów. Ja ten kupiłam, był tylko jeden kolor. Widzicie, zużycie jest już takie duże wgłębienie, więc naprawdę go bardzo oszczędzam.
Mam do niego sentyment, był on kupiony na jednym z moich wyjazdów służbowych. Byliśmy z firmą na wyjeździe i kupiłam go w Londynie i powiem Wam, że no, jest świetny. Ja go bardzo lubię używać, jak jestem opalona, on wówczas fajnie podkreśla moje policzki, takiej opalenizny dodaje. Jak jestem bledsza, używam go w troszeczkę mniejszej ilości, ale również lubię go używać i jak jestem opalona, i jak jestem bledsza. Naprawdę świetny bronzer. Wiem, że teraz dostaniecie go w różnych kolorach. Jest dostępny w Sephorze albo w Douglasie, nie jestem pewna. Ja go kupiłam w Douglasie w Londynie i powiem Wam, że naprawdę sprawdza się świetnie. Ja go nakładam... Jego nakładam pędzelkiem, próbowałam nakładać gąbeczką, nie za bardzo mi to wychodziło, pędzelkiem najlepiej się blenduje, nim sobie krzywdy nie zrobicie, naprawdę fajnie podkreśla policzki, później jak położycie puder i jak jeszcze używacie bronzer w kamieniu, dołożycie jeszcze bronzera w kamieniu, pięknie wyglądają Wasze policzki, możecie się nim ładnie opalić, także jeden z lepszych kremowych produktów bronzerów, jaki miałam i to jest jeden z moich pierwszych, który miałam, bo za dużo nie mam, ale jest to właśnie pierwszy bronzer kremowy, po który sięgnęłam. Drugim bronzerem kremowym, zacznijmy od tych kremowych, a później przejdziemy do tych w puderku, w kamieniu. Bronzer z NYXa. Powiem Wam, że ja jestem w tym bronzerze taki sztyft, można powiedzieć. Jestem w tym sztyfcie zakochana. Jest rewelacyjny. On jest, słuchajcie, dwustronny. Jak możecie zauważyć, tutaj z tej strony jest bronzer, a tutaj z tej strony mamy rozświetlacz. I już Wam może pokażę swatche, bo tutaj Wam mogę pokazać, jak wygląda bronzer i jak wygląda rozświetlacz. No powiem Wam, że ja ten bronzer mogłabym używać codziennie, uwielbiam go. Tak wygląda tutaj bronzer, a tutaj macie rozświetlacz. Powiem Wam, że ten bronzer blenduje również pędzelkiem. Mam do niego dokupiony, dokupiłam sobie po prostu pędzelek z Real Techniques. Jest rewelacyjny właśnie do rozblendowania tego sticka, tego bronzeru w sticku i pięknie się blenduje. I nawet, słuchajcie, nałożony bezpośrednio na policzki, pięknie się rozblenduje, nie tworzy nam plam, nie robicie sobie żadnych dziur, jest cudowny. Zobaczcie, ja teraz tutaj rozblenduję go sobie palcem i zobaczycie, że on pięknie się tu rozblendował, widzicie, żadnej plamy tu nie tworzy i to samo jest z rozświetlaczem. Ten rozświetlacz jest naprawdę bardzo delikatny, ale on może nam służyć jako baza pod rozświetlacz później, który chcemy położyć czy w kamieniu, czy też są rozświetlacze sypkie, wówczas też ładnie podkreśli nam, da nam taką bazę pod rozświetlacz, ale bronzer jest rewelacyjny. Ja go używam właśnie pod kościami policzkowymi, tutaj przy włosach też sobie podkreślam, taką sobie robię opaleniznę tym bronzerem, mimo to, że on ma odcień, jak widzicie, jak stickiem, jak wyjmę go ze sticka tutaj, o, jest taki zimny troszkę odcień, ale po rozblendowaniu on nadaje naprawdę taki fajny odcień ciepłego z zimnym, także robi nam naprawdę fajną opaleniznę i fajnie podkreśla policzki. I jak mi się skończy, na pewno będę chciała zakupić drugą sztukę, bo jest świetny. Więc słuchajcie, polecam Wam serdecznie, rewelacyjny, wiem, że jest dostępny w Polsce. Ja go kupiłam tutaj na Islandii i od pierwszego dnia jestem w nim zakochana. Każde makijaże wyjściowe gdzieś wychodzimy, czy nawet takie, wiecie, dzienne gdzieś, jak jestem, czy dla Was jak nagrywam filmy, zawsze ten stick jest przeze mnie używany. Później jeszcze oczywiście nakładam puder, nakładam bronzer w kamieniu, ale on pięknie podkreśla te policzki, pięknie już robi mi taką bazę właśnie pod bronzer, jest rewelacyjny. I słuchajcie, ostatni bronzer, nie jest to bronzer, ani w sztyfcie, ani w kremie, jest to taki żel i jego, słuchajcie, to jest taki nietypowy bronzer, jest to bronzing żel z Sinsay i powiem Wam tak, jego możecie nakładać samego na
podkład, możecie go kłaść na puder, możecie go kłaść na całą twarz, jak jesteście opalone, on Wam fajnie podkreśli kolor cery. Jest używany do różnych etapów w naszym makijażu, naprawdę świetny. Ja go próbowałam nałożyć właśnie na samą twarz najpierw, później nakładałam podkład, rewelacyjnie twarz wyglądała. Mieszam go z podkładem, również fajnie się to razem blenduje, fajnie twarz wygląda, jest taka lekko opalona, ale też właśnie wyrównany jest koloryt naszej cery, ale też nakładam go często tutaj na policzki, żeby tylko sobie, wiecie, opalić policzki i tutaj przy włosach również fajnie wygląda, także on naprawdę możecie go używać tak jak chcecie i on zawsze dobrze wygląda. Też używałam go na opaloną twarz bez podkładu, tylko jego i wyglądało to cudownie. Twarz była ładnie, a czyli kolory cery był ładnie wyrównany i nic więcej nie potrzeba było nakładać. Także naprawdę świetny bronzing gel. Mam tylko te trzy kremowe, które na dzień dzisiejszy używam. Więcej kremowych nie mam i te wszystkie trzy skradły moje serce. W kamieniu mam więcej. Ale wybrałam takie dwa moje najbardziej ulubione, po której najczęściej sięgam i tak miałam mieszane uczucia, czy nie wziąć jeszcze jeden, ale pomyślałam, pokażę Wam te, które lubię, które są dla Was dostępne i które możecie bez problemu kupić w Rossmanie czy w Hebe. I pierwszym będzie to Paese, jeszcze jest jeden, który też kupicie, ale dobrze, tamten zostawmy. Widzicie, dalej się zastanawiam, czy jeszcze nie dołożyć, bo uwielbiam też jeszcze jeden, ale dobra, pokażę Wam takie moje top 5. Jest tutaj Paese, wiem, że się różnie mówi i to jest bronzer taki dwukolorowy, powiem Wam, że ja zawsze mieszam te dwa kolory pędzelkiem po jednym, po drugim i pięknie blendują się na policzkach, jest cudowny odcień, ja mam je w odcieniu light i powiem Wam, że naprawdę bardzo są ładne, ładnie wyglądają na twarzy, opalają naszą twarz, podkreślają policzek, naprawdę jedne z lepszych bronzerów, jakie miałam i tak się zastanawiałam, czy nakładać ciemniejszy, czy jaśniejszy, próbowałam i tak, ale najlepiej wyglądają, ten bronzer ogólnie wygląda najlepiej, jak się go miesza. Musicie uważać, bo się bardzo pyli, więc delikatnie pędzelkiem tutaj sobie nabierajcie i też uważajcie, bo możecie sobie zrobić plamę, szczególnie tym ciemniejszym, jak za mocno przyłożycie do policzka. Pamiętajcie, że policzek musi być przypudrowany, bo jak będzie jeszcze mokra twarz, to wówczas sobie plamę zrobicie, ale jak jest przypudrowany policzek, to pięknie ten bronzer się Wam rozblenduje. I powiem Wam, że ja po ten bronzer również sięgam jako cień na powiekę. Tutaj wiecie, w załamanie powieki bardzo często po niego sięgam. Sięgam po ten ciemniejszy, ten jaśniejszy też zdarza mi się położyć na całą powiekę, także też można go używać jako cienie do powiek, ale głównie używam jako bronzer, jest naprawdę świetny i jego chyba dostaniecie w Hebe, o ile się nie mylę. Chyba w Hebe jest Paese. Także taki bronzer polecam Wam, sięgam po niego bardzo często i ostatnio właśnie coraz częściej i widzę, że już tutaj jest duże zużycie, ale powiem Wam, że jak mi się skończy, to na pewno kupię ponownie, bo jest naprawdę świetny. Zobaczcie, ma tak piękne odcienie, że naprawdę dzisiaj mam go na policzkach, przepięknie wygląda na policzkach i ładnie właśnie Wam opali twarz i ładnie podkreśli policzki. Drugim moim ulubieńcem, to już jest moje drugie opakowanie, to sobie możecie wyobrazić. Jego odkryłam, ja go kupiłam chyba pierwszy raz w Szwajcarii. Jest to bronzer z Essence i to jest taka, poczekajcie, żeby mi się to zoomowało. O, to jest taka mozaika. Czy on ma odcień? Wiecie co, muszę sobie tutaj zobaczyć, przyświecić, bo nie widzę. To jest 010 Sun Kissed Bronze. I powiem Wam, że on jest przepiękny. Czy jesteście opalone? Jak jesteście opalone, to już w ogóle on wygląda cudownie na Waszej twarzy. Pięknie.
Przepraszam, coś zoom mi nie zadziałał. Jeszcze raz, jak jesteście opalone, to on wygląda cudownie na waszej twarzy. Pięknie podkreśla waszą opaleniznę, łączy się z waszą opalenizną, no jest przepiękny. To jest moje naprawdę drugie opakowanie i jak się skończy, będę kupować go ponownie. Mam nadzieję, że Essence go nie wycofa. Zobaczcie, to jest taka cudna mozaika. On ma troszeczkę takiego rozświetlenia w sobie, ale niewielką ilość. I jest więcej właśnie takiego brązowego koloru. I on, jak możecie zauważyć, nawet to widać, tu jest jaśniejszy, tu jest ciemniejszy i tu jest taki jaśniutki. I jak go rozmieszacie, no przepięknie wygląda na twarzy. Jeszcze po niego nie sięgałam, bo właśnie sięgam teraz po ten PSE i sięgam po inne brązery, bo no powiem Wam jakoś, szkoda mi jest go zacząć, ale będę musiała go ponownie zacząć używać, bo naprawdę uwielbiam go, uwielbiam, jest cudowny, on jest taki, słuchajcie, pięknie napigmentowany, no rewelacyjny, rewelacyjny brązer, ja zaraz Wam tu pokażę na dłoni, jak on pięknie wygląda, nim sobie plam nie narobicie, nim sobie nie zrobicie krzywdy. Pięknie blenduje się na twarzy, zobaczcie, on jest tutaj, tu, zobaczcie, cudowny kolor, czy jak jesteście opalone, czy jak jesteście bledsze, on naprawdę zawsze, ale to zawsze ładnie wygląda tutaj pod naszymi pod kościami policzkowymi, naprawdę jest rewelacyjny. Ten odcień akurat, który ja mam, ponownie kupiłam, bardzo lubię. Nie wiem, czy są jakieś inne odcienie. Powiem Wam, że nawet nie zwróciłam uwagi. A może właśnie to, że ta mozaika jest jaśniejsza, ciemniejsza, może to jest właśnie, to są te odcienie. Nie zwróciłam uwagi, nie patrzyłam pod spód, a faktycznie powinnam popatrzeć tutaj z drugiej strony, czy to jest inny odcień. Zawsze po prostu przeglądam tutaj, patrzę, aha, jest ok, zgadza się, to biorę. Także ten bronzer to jest mój taki top jeden z tych wszystkich moich bronzerów. I słuchajcie, mam tutaj dla Was taki jeszcze dodatek, bronzer, który skradł moje serce od pierwszego użycia. I wiem, że ten bronzer, ta paletka jest już niedostępna. A o czym mówię? Mówię o Becca Chloe Malika. Jak wiecie, była to paletka czterech produktów, czterech kosmetyków. Mamy tutaj bronzer, mamy dwa róże i mamy rozświetlacz. Powiem Wam, że oszczędzam go, bo wiem, że już jest niedostępny. Słyszałam, że gdzieś Becca połączyła się, czy swoje produkty oddała do jakiejś innej firmy kosmetycznej. Poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale tak mi się coś wydaje, że coś takiego. Gdzieś tam jeszcze mi się kosmetyki Becky na stronie internetowej, gdzie się tam widziałam, tylko że pod inną nazwą. Nie wiem, czy ta paletka też by jeszcze gdzieś była dostępna, ale wiem, że dużo firm próbuje robić takie paletki, ale wydaje mi się, że ta była jedyna w swoim rodzaju. Ten bronzer naprawdę był cudowny. Ja go jeszcze mam nadal, naprawdę używam go bardzo oszczędnie, bo no, była to limitowana edycja, więc mam do niej duży sentyment. Bardzo ją lubię i oszczędnie jej używam, ale no powiem Wam, że to był naprawdę, to jest nadal bardzo dobry bronzer, pięknie wygląda na policzkach, pięknie podkreśla nasze policzki, a tak jak już jesteście opalone, właśnie do opalenizny wygląda cudownie. Ogólnie ta cała czwóreczka na twarzy wygląda przepięknie. Bardzo ubolewam, że Becca zrezygnowała z produkcji swoich kosmetyków, bo naprawdę mieli bardzo fajne kosmetyki. Ja miałam, no, trochę kosmetyków od nich miałam kupionych i z każdego kosmetyku byłam zadowolona. Wiem, że Becca również miała tą ciemniejszą wersję Chloe Malika i tam miałam możliwość zobaczenia dwóch, bo jak kupowałam tą paletkę, to były obydwie do wyboru. Wówczas jeszcze były w sprzedaży kosmetyki Becca. I tak sobie porównałam, ale tamta była dla mnie zbyt ciemna. Tamtą właśnie chyba Malika bardziej pod ciemne karnacje twarzy wypuściła,
A tą wypuściła bardziej Chloe pod jaśniejsze. Znaczy one obydwie wypuściły te produkty, tylko właśnie ta była jak dla jaśniejszej cery, a tamta paletka była dla ciemniejszej. Ja sięgnęłam po tą, bo ta bardziej mi odpowiadała, ten bronzer bardziej mi odpowiadał w tym odcieniu, te róże również, więc taki jeszcze, słuchajcie, bonusik ode mnie, cudowna paletka, uwielbiam ją i jak widzicie oszczędzam, bo już jest niedostępna, więc naprawdę staram się ją używać na jakieś wyjścia, bo tak na co dzień jest jej po prostu szkoda. Także kochani, to było moje top 5, top 5 moich bronzerów, po które ja najczęściej sięgam. Pokazałabym Wam więcej, oczywiście, bo ja bym najchętniej Wam pokazała moje top 10, bo tych bronzerów naprawdę uzbierałoby się aż 10, ale sięgnęłam po takie moje top 5, po które najczęściej sięgam. Jak widzieliście, były tutaj 3 brązy, kremowe bronzery, po które lubię bardzo sięgać, które robią mi bazę pod bronzery w kamieniu, także używam je tak na przemian. Myślę, że są warte zainteresowania. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i miło ze mną spędziliście czas. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!